Karolek nie chce iść do przedszkola. Nie chce iść do przedszkola. Nie chce iść do testora. Karolku, a czy ty lubisz się bawić? Tak, bardzo lubię się bawić. Bo widzisz, w przedszkolu jest mnóstwo zabawek. Tylko czekają, aż przyjdą dzieci i zaczną się nimi bawić. Zobacz, Kasia i Tomek już bawią się klockami, ale fajne wieże układają. O, a Franek z Małgosią namalowali farbami piękny obrazek. Popatrz, Ala jeździ na koniku, a Krystianek bawi się robotem. Wszyscy są szczęśliwi i zadowoleni. Chyba tylko ciebie tam brakuje. Chciałbyś się pobawić z kolegami? Tak, mamusiu! To co, idziemy jutro do przedszkola? Hmm, nie bardzo. Bo ja nie wiem, co będzie na obiad. A o to się nie musisz martwić. Jak wejdziesz z tatusiem do przedszkola, to poproś go, żeby przeczytał, co dokładnie dziś będziesz jadł? Dowiesz się, co będzie na śniadanie, jaka będzie zupa oraz drugie danie. A co, jak nie zjem całego obiadku? To nic się nie stanie. Zjesz tyle, na ile będziesz mieć ochotę. A jeśli zobaczysz na talerzu coś, czego nie znasz, to warto tego spróbować w ten sposób, nauczysz się nowych smaków Mamo, a czy ja będę cały dzień siedział w sali? Czy będziemy wychodzić na dwór? Dziś jest piękna pogoda. Na pewno pójdziecie z panią na plac zabaw. Jestem przekonana, że ci się spodoba. Jest tam piaskownica, huśtawka, a także zjeżdżalnia. Możesz również pograć z kolegami w piłkę. Ale fajnie. I co? Masz już ochotę iść do przedszkola? Hmm, a co jeśli będzie mi się nudzić? Nie ma takiej możliwości. Panie w przedszkolu bardzo dbają o dzieci. Zawsze wymyślą jakąś fajną zabawę. Przeczytają wam ciekawą książeczkę, albo wspólnie zaśpiewacie ulubioną piosenkę. Będziecie też rysować, malować, układać klocki, tańczyć, grać w piłkę i wiele, wiele innych. Brzmi ciekawie, ale, mamo, a jak ja nie zdążę do toalety, to co się stanie? Nic, kochanie. Wpadki czasami się zdarzają. Wtedy pani szybko cię przebierze, a potem posprząta. A ty pójdziesz się bawić dalej. A następnym razem na pewno ci się uda zdążyć. Aha, a jak będę za tobą tęsknił i płakał? Wtedy pani na pewno cię pocieszy i przytuli. I przypomni ci, że mama przyjdzie po ciebie zaraz po obiadku. Mamo! A jak dzieci nie będą się chciały ze mną bawić? Pani na pewno coś na to zaradzi. Może zorganizuję zabawę w kółeczku, albo wspólne tańce i śpiewanie. Panie wiedzą, jak zachęcić dzieci do wspólnej zabawy. Mamo, a jeśli ja będę się chciał bawić samochodzikiem, a Jurek będzie go miał, to co zrobić? Możesz zapytać Jurka, czy pobawicie się razem albo powiedzieć jurek jak skończysz się bawić to proszę daj mi samochodzik albo przynieś inną fajną zabawkę i zapytaj jurek mam fajny helikopter, zamienimy się dziękuję ci za rady, mamusiu, a powiedz mi jeszcze co zrobić jak inny chłopczyk będzie mi chciał zabrać zabawkę a. To wtedy powiedz: Nie zabieraj. Teraz ja się bawię tą zabawką. Jak skończę się bawić, to będzie twoja kolej. Albo inaczej. Powiedz: Nie zabieraj mi tej zabawki, możemy pobawić się nią razem. To ja już wszystko wiem. Chyba jednak pójdę do tego przedszkola. Bardzo się cieszę. A teraz już śpi, Karolku. Bo jutro czeka Cię dzień pełen radości. Pamiętaj tylko, że odbiorę Cię zaraz po obiadku, a później pójdziemy na lody i na plac zabaw. Kocham Cię, dobranoc. Dobranoc, Mamusiu, też Cię kocham. Karolku. To jest pani Agnieszka. Cześć, Karolku! Pobawimy się? Zobacz, jakie tu mam fajne autka. O, ale tu dużo zabawek. Papa, pa, tato! Papa, pa, Karolku? Mama przyjdzie po ciebie po obiadku? ale było super. Bawiłem się klockami, grałem w piłkę, zjadłem pyszne owoce i zdrową sałatkę. A jak dziewczynka płakała za mamą, to ją pocieszyłem. Zobacz, jaki piękny rysunek dla ciebie zrobiłem. A to wszystko tylko jednego dnia. Ciekawy jestem, co będzie jutro. Troszkę za tobą tęskniłem, ale pani mnie przytuliła, opowiedziała bajeczkę i już mi było lepiej. Poznałem dziś fajnego kolegę, nazywa się Maciek. Bawiliśmy się razem cały dzień. Jestem bardzo szczęśliwy i dumny z tego, że jestem już przedszkolakiem. A wy, lubicie chodzić do przedszkola? Jeśli tak, dajcie mi o tym znać, klikając łapkę w górę pod tym filmem. A jeśli chcecie zobaczyć inne moje przygody, to koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Pa! pa!